Przede wszystkim gratulacje. Powiedz, jak się czujesz? Jak się czujesz? No. Chodźcie w światło. No kurde, jednak ten rok przerwy jednak swoje robi. W pierwszej rundzie była taka za bardzo ostra, myślę. No to wymianę poszedł znowu, co lubię robić. Myślałem, że bardziej lewy prosty strasznie był silny, mi się wydaje. I ciało na korpus, ale no, muszę być bardziej aktywny, bo te przerwy jednak robię swoje. Ale już myślę, że dużo lepiej niż rok temu wyglądowałem i tylko budować na tym. Powiedz mi, te uszkodzenie to był lewy ruch, tak? Jak to wyglądało? Powiedz. Ja myślę, że bardzo znowu, mocno. Ja chyba schyliłem się. Myślisz, że głową? No, czułem. Było z głowy, tak? No niestety. Ale no takie spory. Też no, mojej trzeciej walce zawodowej też mi koszyc bani uderzył i też, ale on rzekł, że o nie widzę. Ja też mi leciało krew i byłem. Trudno. Czyli jednym słowem dobrze, że dopuszczono do tej drugiej rundy, bo można było określić no contest, no, tak? No, się martwiłem i widziałem, że w drugiej rundzie muszę go przetkoć ostro, żeby nie doszło do, wiesz, to z tej rundy, żeby, wiesz. Adam, jest radość, jest szóste zwycięstwo, szóste przed czasem, ale powiedz, czy nie czułeś się troszeczkę ociążały? Czy jednak nie czułeś tego na nogach? Zbytniego, wiesz, kilku dobrych kilogramów za dużo. No jeszcze 20 minut muszę zgubić, ale myślę, że już lepiej niż smakę. No to jest proces, no nie, 3 lata jeden jak zrobiło swoje i... No przepraszam kibiców, wiem, ale będę ciężko pracował i obiecuję w Maćmie. Do końca tego roku będzie six pack, obiecuję wam to i będzie super. Dzięki wielkie, babyface. Tak to. Six. Wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego. Chciałem podziękować moim najlepszym kibicom na świecie, naprawdę. Ile ich tam było. Taki był doping fajny, chyba najlepszy na gali. Jestem pewny, że Kowalew nie będzie miał takiego dopingu. Wszystkiego dobrego, Adam. Dziękuję.